Chyba lecimy. Chyba wszystko się nagrywa, więc witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Znaczy kolejnym, właściwie pierwszym, bo poprzednie to były streamy, a mam zamiar dokończyć tę grę właśnie w odcinkach. Także zobaczymy sobie, jakie tu mamy zadanka i lecimy, słuchajcie, dalej. Weź udział w negocjacjach. Odcinki będą około 45-minutowe. Dobra, tu mam czas udzielony. Dobra, zbieramy fanty i lecimy. Zbieramy fanty i lecimy. Tu też są fanty? Nie, tu nie ma fantów. Dobra. Już pewnie, że to się nagrywa, żebym ja czasem nie dał, że tak powiem, przysłowiowej dupy. Ale tak, teoretycznie się nagrywa, więc spoko. Dobra. Bierzemy udział w tych negocjacjach. Chyba, że zrobimy sobie jeszcze te poboczne zadania, żeby nam się nic nie zablokowało może. Dobra, ciekawe. Tu są te negocjacje. A te poprzednie zadania jeszcze. Tutaj mamy co? Przepytaj biskupa, przepytaj dowódcę Fernando. Może popytamy sobie ich. Tu co mamy? Tu mamy jedno. Znajdź sposób na wejście do świętego miejsca. Aha, dobra. A sprawdźmy sobie to. Tu jest chyba teleport. Sprawdźmy sobie to święte miejsce. Może to jest jakaś święta lipka. Czy nam się uda to zrobić? Dobra, pierwszy lepszy z brzegu i lecimy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nam, czy to będzie to. Aha, ja pamiętam to święte miejsce. To było to, do którego ja nie mogłem wejść. Dobra, idźmy tam. Dobra, idźmy tam. A tam jeszcze jest nieodkryty ten. O kurnia, dobra jest. Słuchajcie, mamy pełno punktów umiejętności do rozdania, oczywiście. Przejdę w dobrą stronę. No mniej więcej w dobrą. Jeszcze sobie zobaczymy, czy tu jesteśmy w stanie dojść. Także zrobimy najpierw to. Te punkty umiejętności, żebyśmy mieli to za sobą. One gdzieś tu są. Słuchajcie, będziemy robić to w odcinkach, ponieważ na streamie czasem jest jak jest, to trwa potem dosyć długo, a z oglądalnością jest też różnie. A chciałbym po prostu mieć gry przegrane do końca. Dobra. Ale by było fajnie, jakby ona była zabugowana ta gra. Jak to jest? Świetnie. Dobra, dobity. Tu jest jakiś już balon. Aha, muszę sprawdzić, czy ja mam gdzieś tu czas na OBS-ie, ile ja to nagrywam. Chyba nie mam. No dobra, liczmy, że to było. Liczmy, że to było. A nie, jest. 3 minuty. Dobra, jest, dobra. Dobra, skupmy się na grze, żebyśmy tu jak najwięcej ugrali. Po prostu chciałbym, żeby gra była do końca ograna. Dobra, bierzemy sobie ten punkt umiejętności za darmo. To jest za darmo, pięknie. I teraz ciśniemy tam w tamtą stronę. I czy ja już mam tą naukę tam zrobioną? Kurczę, to się wyda teraz, to się wszystko wyda. Bo tam chyba trzeba przejść przez jakąś szczelinę, czy gdzieś się wspiąć. A, to już, dobra, już pamiętam, co to było. Tam były te duże wrota takie. Sprawdzimy to, przynajmniej to sprawdzimy, zobaczymy, zobaczymy, czy coś nam tutaj poszło do przodu z tym zadaniem. Czy jesteśmy w stanie jakoś to otworzyć, czy musimy jeszcze trochę tych umiejętności nabyć. I co, zbieramy sobie fanty. Zbieramy fanty. A, tu jest to nasze obozowisko, pięknie. I tam jest ta miejscowa. I teraz tak, tu trzeba coś odkryć. A jak to odkryć? To nikt ja nie wiem.
Ale dobra, może tu trzeba coś spalić, może mi się tu coś pojawi, nie wiem, zobaczymy. O, a może tu spadaj. O, widzicie. Coś tu leżało. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? Mm-hmm. Tego nas niestety nie mamy. If you have an idea. These roots protect a sacred passage that the Donne Gada wants not just anyone to take. You are correct to believe the Steely is bound to the entrance. Dobra, to możesz you need to make an offering. In general, you place a seed of a particular plant chosen by the Donega that sealed the grotto. How to know which seed to place? And where would we find one? The easiest way is to ask someone who has already passed through the passage. There is a good chance that the Voglendijk has already taken it with his mistress and could help us. Thank you, Siora. Your wisdom has been a great help. Ale mi pomogłaś, no, rzeczywiście, kurde. To jest Ongos, kurde. Ach, tu jest Ongos jakiś. Już mnie cofło? Were you able to meet the Tierna Hak Kadaktas? Yes. But to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. I'm once again in need of your assistance. Dziwne by było, jakbym nie zapytał o to, jak otworzyć to przejście. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? No dobra, może to pójdziemy prosto. Pierwsze. Listen, I was able to meet the Tierna Hak thanks to you, but I haven't the slightest clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I were simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. If the Tierna Hak Kadaktas has decided to leave, it is not wise to go against her will. I am sorry, Renaixi, but I cannot help you. I promise that I mean her no harm. I just need to expose as best I can the problem at hand. Her help is truly necessary. Thousands of lives are at stake. Tell me more. My people have fallen prey to a serious illness, which has almost certainly taken my own mother by now. If we do not quickly find a remedy, we shall all follow her to the grave. But the Tierna Hak Kadaktas can help us. We are sure of that. She will know of a remedy able to heal this sickness that plagues us. Your quest seems noble and with great respect for the life of all. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given. But there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect. I ask you. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers, as do all sacred places. It defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna Hak Kadaktas makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you would call them guardians. Yes, I even encountered one. She was magnificent. Then you know of what I speak. Ja pierdziele, mają. I must leave. Te przemowy długie. Dobra. Mamy 7 punktów umiejętności. Słuchajcie, by trzeba było to w końcu chyba rozdać.
to jest rzut flakonem. Znaczy, pułapki można zrobić. Jak najbardziej. Czemu nie mogę tego wykupić? Dobra. Tu mamy 7 do wydania, tak? To już sobie zrobi... A najlepsze jest to, żeby... Które już są porobione, a która nie. Aha, możliwe dwuręcznych... Ale szkoda, że z tą dwuręczną bronią jest tak porobione, jak mi się podobają na przykład właśnie bronie jednoręczne. A teraz tak, pułapki. Szkoda, tego nie mogę wykorzystać, słuchajcie. O, rzut flakonem. Dobra, to robimy ten rzut flakonem. A co to jest? Dobra, a to... To też zrobimy sobie, te namaszczone bronie. Ciosy, aha, a czemu ciosy? A czemu tu chodzi o ciosy? Może to jest, jeżeli chodzi o, o walkę wręcz. Dobra, pójdziemy sobie tym tropem. Jeszcze mamy coś? Dobra. Wydałem wszystkie punkty pierdziele. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Więc teraz tak. Możemy wejść do środka, tak? Dobra, to wchodzimy. I teraz tak. Musimy obadać, obadać temat. Dobra. To wygląda jak kolekcja skół z różnych zwierząt. I wonder what purpose they. Ciekawe, czemu służą. Te skoły symbolizują zwierzęta. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season, they will once again give us the weak amongst their herds. Uh-huh. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. No dobra, lecimy dalej. Tu mamy jakieś kwiatki. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it's lost its seeds. Dobra, to idziemy dalej. Co tu dalej mamy? This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing. Though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. Tajemny język, dobra. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage, a seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. Dobra, póki jesteśmy, to bierzemy panty. Bo dlaczego by nie, jak są za darmo. Możemy mieć jedyną i niepowtarzalną okazję, żeby tutaj wejść, więc po prostu plądrujemy, co się da. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. No dobra, no to szukamy tych flowersów. Co jeszcze tu jest? Znajdź kwiat. Dobra. Dobra, jeszcze jakieś fanty, coś do zebrania? Dobra, nie, okej. Okay. Czynności, aha, a zaklęcia. Teraz obezwładnienie, skrytobójczy cios. No, fajnie, to są te opcje. Dobra. Mamy 17 poziom, ale ładnie. Dobra, tu trzeba iść. No to tu idziemy. 17 poziom, to jest... No to jest.
już się czym pochwalić, nie? Jak to się mówi. Dobra. Nie owijamy w bawełnę, tylko ciśniemy. A, zapiszemy sobie oczywiście, bo jak tu wskoczę na jakieś zwierzoki, o to będzie dym. No to byłby dym. These flowers are similar to those we found in the dwelling of the Tiernahach, and they bear seeds. To bierz nasiona i spierdalamy. Seeds. We need to open the root passage. We should go try them. This island sorcery is touching in a sense. Tak, if only its usage rację. Did not entail all of these superstitious venerations of nature spirits. We have what we need. Let's go back to the stone stele. Dobra. Podniosłem. Dużo tego potrzeba. O, jeleń. Gdzie to jest? Daleko to jest? Aha, tutaj. To niedaleko. Dobra, to idziemy tam. Oczywiście szybki zapis. Oczywiście zbieramy z drzew wszystko, co się da. A, może sobie zabijemy. Dawaj tam. Skopa. Wow, wow, wow. Na bronie jest na szafę, dobra. Fajnie, że udało mi się ją zdobyć. Jeszcze pomóżmy jej. Skopa dałem i od razu wyszło. Dobra jest. Ta broń jest naprawdę niesamowita. Pokażę wam ją. Zobaczcie. Szkoda, że jeszcze tylko nie ma miejsca na jakieś dodatkowe kamienie, żeby ją tam troszkę ulepszyć. Ale jest dobrze. Jest i tak jest dobrze. Dobra. Teraz tak, żebyśmy się tu nie zgubili, tutaj gdzieś dookoła. Dobra, i Gida, słuchajcie, lecimy. Zobaczcie, ładne słoneczko. Dobra. To jest typowo jesienna gra, typowo jesienna gra. Klimat jesieni, takiej złotej polskiej jesieni. Wyspiarskiej. Dobra, dymaj tam na górę, chłopie. Nasze obozowisko, a możemy coś porobić sobie na przykład? Na przykład... chciałem zrobić amunicję, o. O jest, za dużo to my jej nie możemy zrobić. Jak pospolite nam jest potrzebne, dobra. Może gdzieś nam się uda kupić. Dobra, tymczasem idziemy odkryć tutaj. To nasze zagadkowe miejsce. Nasiono, jest. No i się rozstąpiło. Dobra, zapiszmy sobie szybko. Podejrzewam, że będzie jakiś autozapis. Ok. Przejście za korzeniami, dobra. Był autozapis, dobra, Gida. Tylko patrzmy, czy jakieś fanty jeszcze są. Już coś słyszę. Gida, dalej. Kopa go. Ej, ten jest mocniejszy. Ten jest zdecydowanie mocniejszy. Dobra. Ludzki mu, bo... ludzki mu. Ale oni są mocne. Są mocne.
trzeba tutaj jakąś pułapkę walnąć. Dobra, ten chyba zaraz traci. Dobra, leccie, leccie tutaj. Dobra. Ten powinien stracić teraz odsłony. Stracił, dobra, teraz już padnie. Dobra, padł. Dobra, muszę uciekać, ale uciekaj, uciekaj, bo musisz się leczyć, chłopie. Dobra. Popadno ja. Zabijemy go. Dobra, padł. Świetnie. Weszli w tą pułapkę? Weszli, dobra. Jest, dobra, mamy to. No to już nie było tak łatwo z nimi, trzeba przyznać. No to już było takie, słuchajcie. Hu. Już nie takie pierdzenie w majtki. O kurde, tu też są France. Dobra. Użyjmy jakiś tutaj. Chodź ta. Chodź na tędy. Dobra, nie bud. Dobra, zablokował się, już padł. Dobra, to było prostsze. Zbieramy fanty. Upy, dupy, dobra, tu są jeszcze upy. Aha, możemy tą pułapkę zniszczyć, bo jednak nie weszli w tą pułapkę. Oczywiście szybki zapis. O, tam jest coś i tam jest coś. Teraz tak, czy to jest jakiś secret places? Zejdźmy z tym. Aha, dobra. Bo mnie bardziej interesuje, czy... O kurde, się tego tu zbombało. O, ty gnojku. A, to one są te skrzyki takie. Dalej. Łyknij te, trochę. Tym szaleństwem jest metoda. Dobra, ja zaraz ginę. Dobra. Jeszcze raz. Chyba nie trafiłem. Dobra, tu już pada. Dobra, tego już nie ma. Jeszcze jeden. Tutaj zaraz ginę, dobra, żyje jednak. Dobra, to mi żyje, jeszcze jeden. Dobra, też już padł, świetnie. Nie wiem, czy iść tamtędy, czy tam, czy tędy, bo... Dalej, fanty. Teraz najwyżej się cofniemy, bo tu może są po prostu, tu jest jakaś znajdźka. Nie wiem, tak myślę, może jest, może jej nie ma. Bo tam też było coś takim, na takim... O kurwa, tu znowu są tej. Tam jest jakiś potwór chyba. Ja go słyszę już. Dobra, tu musimy uważać. Do tych... A nie, trochę jeszcze mam na boi, nie jest tak źle. Jego traf, dobra, to już zabity. Nie jest tak źle z tymi nabojami, dobra. Dziabum, dziabum, jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra. Dobra, już on już nie żyje. Teraz to coś. Dobra, tu też już nie żyje. Teraz tak, cofamy się do tamtego miejsca. Bo ja teraz nie wiem, czy to jest właściwa droga. Kurde no. No
tu jest jakiś ołtarz tego. I tu teoretycznie byśmy mogli... Teoretycznie tędy byśmy mogli przejść. Ale nie, to też nie jest tego ołtarz. Tutaj chcemy to zobaczyć. Duża kosa? Ja podniosłem tą kosę? Mam tą kosę? Dobra, teraz żarty na bok, gdzie jest mój ekwipunek? Duża kosa. Ja pierdziu! Siła 4 jest potrzebna, ale rzeczywiście jest kosa. No to musimy jednak iść w te ciężkie bronie dwuręczne. Dobra. Czyli jednak tu się opłacało iść. Jednak tu jakiś... tu był element, że tak powiem, rynsztunku jakiegoś... jak to się nazywa? Kurde, nie elitarny. Legendarny, dobra, teraz mi się przypomniało, dobra. Cofamy się do tamtego miejsca, bo tu jeszcze był jakiś słupek taki, intryguje mnie ten słupek, co tu był. Może tam też było, tamtędy też byśmy doszli pewnie. A ja tam na jakieś pułapki, kurde, powydawałem kasiuty, nie? No dobra, trudno. Zamiast na tą broń dwuręczną, ale dobra, nie ma tego złego. Nabijemy levele i sobie odrobimy. Dobra, tu były te posążki, to mnie bardziej intryguje. Aha, czyli tak czy inaczej muszę iść tam dookoła, okej. Dobra, teraz już wiem, dlaczego nie mogłem iść tędy. No to szybko wracamy. Tu nie każde miejsce da się przejść bez odpowiednich umiejętności. A niestety umiejętności trzeba wybierać... czy jest mało punktów akurat, jeżeli chodzi o te atrybuty, bo to chyba atrybuty były. Więc trzeba sobie radzić z tym, co jest. Dobra. Ale gra dysponuje, że tak powiem, daje nam tą możliwość, że gdzieś tam zawsze obejdziemy to dookoła i tak tam trafimy. O, tak jak tutaj sobie. Zobaczcie, dobra, jest, zapisujemy sobie. One nie były proste. Dobra, wszystko. Oczywiście. Zrobiłem te pułapki. Dobra. Powinno to nam pomóc. Jak widzicie, pomaga nam to. Druga pułapka. Dobra, już jest. Dobra, nie żyje, świetnie. Te pułapki rzeczywiście są pomocne. Oczywiście sobie zapiszamy. Aha, okej. O kurde, się ich wystraszyłem, ja pierdziu. O to gnoje, zginą teraz, zginą za to, że się tak wystraszyłem, to zginą. O kurde. Dobra, się zginęło, dobra jest. To za to, że mnie tak wystraszyliście, gnoje. No, tak mnie gnoje wystraszyli. Dobra, tu jeszcze we wodzie leżało, okej. Teraz znowu dylemat, gdzie tu iść? Dobra. O, widzicie, to jest to, nauka. Nauka nie poszła w las, że tak powiem. Teraz tak. Ale tu jest tego do splądrowania, że hej ho. A jeszcze tędy gdzieś możemy iść, nie? Właśnie, jeszcze to sobie sprawdzimy. No, eksploracja tego miejsca jest przeogromna. Dobra, piśpi, Majek, dawaj. Dobra, pułapki. No chodź tu, no chodź. Przeskoczył pułapkę, nie?
Dobra, dopadła. Łapkę go. O kurde, teraz... Skopa. Nie to miałem zrobić, chciałem strzelić, a ja się wyleczyłem, dobra. Zbieramy łup. Grzyby by się przydały, kurde, byśmy sobie amunicji narobili, no tak, to... Dupa. Tu idzie się naprawdę zgubić, słuchajcie. Tu naprawdę idzie się zgubić. Aha, i widzicie, tu znowu tego nie zrobimy. Przez to, że nie mamy tego punktu, to są chyba atrybuty. Nieco. To i to, no te dwie rzeczy trzeba rozwijać tutaj, ale tych punktów akurat dostaje się bardzo mało. Dobra, czyli tam już wszystko obeszliśmy? No prawie, tam się nie dostaniemy, dobra, trudno, no to trzeba iść tędy. To było to miejsce? Aha, i teraz znowu, góra, dół, no idziemy w dół, dobra. Tu dwa miejsca pokazuję, nie wiem dlaczego. Bardziej tego nie oddalę. A tu nam pokazuje co? No, Google nam pokazuje, dobra. Idziemy, może znajdziemy tą kobietę w tym odcinku. Czekajcie. Aha. Aha, dobra, to teraz już się zaczniemy kręcić w kółko zaraz. A jeszcze możemy iść, słuchajcie, w tę stronę. Czekajcie, gdzie to jest? O, tutaj właśnie tędy i w prawo. Dobra. I gdzieś w prawo. O, chyba tędy. Jednak do góry. Wow, wow, a te to są proste, dobra. No proste, dobra. 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 Dobra, te wilczki są. Wilczki są w miarę proste. Wilkobobry. Teraz jest to, jest to miejsce, w którym staliśmy. Którego nie mogliśmy przeskoczyć, dobra. No i co teraz? Oczywiście sobie zapiszemy. Dobra. Czujący pułapki oczywiście. Jeszcze jedną. Dobra. No właśnie, tam są te pułapki. Te pułapki dzięki tym punktom zrobiły się cholernie mocne, powiem wam. Tak myślę, że to dzięki temu. Dzięki tym punktom rozdanym właśnie w te pułapki. Lecimy tam dalej. Jakiś szybki zapis. Splądrujemy właściwie całe podziemia. Czy my tu gdzieś nie byliśmy? Zobaczcie, mamy wszystko odkryte. Tutaj są miejsca, które ewentualnie nie mogliśmy przejść. A
Ale tak, to mamy wszystko. No i co teraz? Gdzieś wyjdziemy, ale gdzie? No i teraz jest dupa blada, słuchajcie. Bo czy to jest właśnie to? Czy to jest to samo miejsce? Nie, to jest wyjście chyba z drugiej strony, tak? Tak, to jest... My wyszliśmy tędy, a wyszliśmy drugą stronę. I hope she didn't hide in this forest. Finding her here would be quite troublesome. It is an ancient and holy forest. To prawdopodobnie mnie zaraz cofnie, ale... There must be another egg here. Albo nie. We should be careful. Aha, dobra, jest tutaj. Aha, no to tutaj odnajdziemy jeszcze to. Znaczy odnajdziemy, odkryjemy sobie ten znak na pytanie oczywiście. Myślałem, że tam coś biega po tym lesie. Co tu odkryjemy? Co to za znak zapytania? Dobra, jedno jest pewne. A, chyba to będzie ten. Obozowisko. Nawet nie chyba, tylko tak. Co mamy założony tutaj obóz. Pięknie. I że tak powiem, możemy dalej śmigać. Teoretycznie gdzieś tędy powinniśmy przejść. Ale tylko teoretycznie. Aha, bo my poszliśmy stamtąd, to przyszliśmy stamtąd. Kurwiła się. Ocie. Chyba tego nie przeżył. No ludzie, przecież ja... Nie chciałem nic zrobić, kurde, ludzie kochani. Dobra, tych pułapek trzeba tu nastawiać. Niech tam sobie chowali te pułapki może. Techniki, dobra. Pancerz. Teraz będzie nam łatwiej, teoretycznie. O, ale mi skoczył. Dobra, chodź tutaj, koju. Dobra, chodź te pułapki. Dalej, to są pułapki, chodź. Kurde. Ale mi luknął. No, nie wierzę. Ja pierdolę. Kurde, no co za... No nie no. Dlaczego sobie nie zapisałem? Dobra, już widzieliśmy ten filmik. Dobra. Trujący pułapki. Ole on ma. Ja pierdolę. On pół życia tym zapierdoli. No nie, już nie żyje, dobra. On wystarczy, że tak dwa razy skoczy. Dobra, jeszcze raz. Ale szkoda, bo poprzednio nam się udało dosyć długo go przetrzymać. Dobra, słuchajcie, to jest naprawdę ostatnie podejście.
No tak, pomyśl, to pomyśl. Dobra, uciekaj stamtąd. Uciekaj, chłopie, stamtąd. Dobra, ja tu nastawiam trochę pułapek. Może się wciąż pierdzieli. Nawet jakbym miał wszystkie zmarnować. Dobra. To późno, ale trzeba. Dobra, i teraz maliny zbijamy mu pancerz. On chyba chce wskoczyć na mnie. On chyba chce na mnie wskoczyć! No kurde, no przecież daleko uciekłem od niego. No kurde, łykaj to. Ja pierdzielę, no teraz nie przeżyję. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, pułapka znowu jakaś. Kurwa, on skacze cały czas, co za pajac jeden. Noż kurwa! Jaki on ma zasięg? No nie wierzę, no przecież on ma taki zasięg chujek, że to jest głowa mała. Dobra, trzeba go szybko, naprawdę go trzeba szybko kurwa pokonać. Trzeba mu ten pancerz zbić tak szybko. O, bo on już ma być z tego, dobra. Jestem! Szybko pancerz zbijamy. Próbuj chujon na mnie skoczyć. No wiedziałem, że już chcesz skoczyć. Kurde, co za... On mi życia mi zabiera. Ja mam jakieś mikstury właściwie na siebie. No kurde, nie trafił we mnie. Dobra, zbijamy pancerz. Przygnoju ty. Pierdolamy, no wziął mnie na rogi i fu. Uciekaj. No kurwa, no przecież on jest nie do pokonania, słuchajcie. Czekajcie, ja muszę mieć jakieś jeszcze mikstury chyba dla siebie. Zaraz tam pójdziemy. Czynności, nie czynności, zaklęcia. Może jakiś skrytobójczy cios, albo jakieś obezwładnienie. Eliksir zdrowia. Pokaż szczegóły. Przywraca, dobra, proszę. Aha, siłę pancerza przywracam. Machlub. To. Zwiększy przez długi czas odporność na truciznę. Dobra, eliksir równowagi. Dobra, to też trzeba łyknąć. Ja się jakoś zatruwam tym, czy nie? Dobra, słuchajcie, zapis, szybki zapis. Dobra. Dobra, uciekamy stąd najpierw. Czy on znowu na mnie skacze? Nie, dobra, strzelamy w niego. Dalej, bo już to nie trafia. No dalej. Zaraz skoczę. Idzie tu sobie zapisać? Nie idzie, dobra, spoko. Dobra, bo on tu chce już skoczyć. Techniki. Pułapka tu wyląca. Kurwa, wiedziałem, że tu skoczy. Dobra, spierdalamy to. No uciekaj stąd. Popo, kurczysz. Dobra. Dobra, bo znowu chciał skoczyć.
Dobra, uciekamy! Ja pierdolę, to przecież on teraz... Teraz już mnie znowu dojdzie, nie? No wiedziałem, do chuja, no przecież to się tak nie da. On ma taki skok. Ja pierdolę. Dobra, słuchajcie, męczymy dalej. A jakby to powiedzieć, czy tamte... No oczywiście 45 minut minęło, nie? Czy tamte miksturki na mnie są, czy nie ma? Dobra, ostatni pas. Kurwa. No nie goń mnie. Czemu akurat na mnie? Walmy jego tam. No chłopie, spierdzielaj to. No ja pierdolę, przecież on mi pół życia zabiera. No uciekaj. Kurwa. Dobra, a jak pokonam tego stwora? Zobaczymy, jakby to powiedzieć. W następnym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć.